Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Narysuj okrąg i dowolną jego cięciwą. Skonstruuj styczną do tego okręgu równoległą do narysowanej cięciwy. Są dwie takie proste. Najpierw sobie tutaj to opisujemy. Mamy cięciwę i punkty z okręgiem A i B. Mamy również środek okręgu S. Zaczynamy od symetralnej odcinka AB. Więc wbijamy tutaj cyrkiel, wierzemy więcej niż pół, zaznaczamy do góry i do dołu i potem tą samą rozwartością cyrkla wbijamy do B i prowadzimy tutaj symetralną. Możemy zaznaczyć, że tu jest kąt prosty. I teraz punkty przecięcia z okręgiem. Ten może być D, ten może być C. I teraz będziemy się już zastanawiać, jak zrobić tutaj te styczne. Otóż będziemy odmierzać teraz za pomocą cyrkla długość odcinka AB i wbić do tutaj do naszego C i robimy łuk. Hop. Następnie ustawiamy rozwartość cyrkla długą odcinkowi A, C. Taką długą. I wtedy tutaj w miejscu przecięcia mamy punkt, który połączymy teraz z C. I mamy pierwszą. Teraz analogicznie robimy górę, czyli do punktu D. Wbijamy rozwartość cyrkla długości AB. Odmierzamy następnie odległość AD. Albo DB, bo to te same oczywiście. I kreślimy tutaj drugą prostą. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i... No i już.